Jest z nami Marcin Mencel, który dzisiaj stoczył dosyć nietypowe walki, bo pierwszą walkę w ćwierćfinale twój przeciwnik jakby odmówił tego, że klepał, prawda? Dźwignie na staw skokowy i musieliście jakby restartować z tej pozycji. I w końcu wyciągnąłeś, pokazałeś, że to było naprawdę. Natomiast druga walka, twoja półfinałowa walka, skończyła się dosyć pechowo, ponieważ zderzyliście się głowami. Wyglądało to bardzo groźnie, ale powiedz swoimi słowami, co wtedy czułeś. Znaczy ja za dużo nie pamiętam z tego, czyli z walki oczywiście, że pamiętam dużo, tak, ale z tego akurat momentu nie pamiętam nic. Ja myślałem, że w pierwszym momencie, że dostałem kolano na głowę przy próbie sprowadzenia do parteru, no ale niestety za chwilę doszło do mnie, że jednak zderzyliśmy się głowami. Niefortunne zdarzenie, jestem bardzo zły, bo walka mogła być naprawdę bardzo ciekawa. Dużo przygotowań, myślę, w tym momencie raczej nie poszło na marne, tak, bo jedną walkę wygrałem, no ale jednak jest ten niedosyt, że chciałoby się wygrać jednak finał i pierwsze miejsce. A przez moment właśnie walczyłeś z samym sobą, z psychiką, bo jeszcze przez chwilę próbowałeś ustać na nogach, ale ostatecznie wygląda na to, że to jakby było mocniejsze, tak, niż... Tak, no niestety kręciło mi się w głowie, nie mogłem ustać, chciałem bardzo, ale no niestety praw fizyki, że tak powiem, nie oszukamy. Generalnie ogłoszono, że ta walka skończyła się przez techniczny remis. Czy coś takiego kiedykolwiek widziałeś wcześniej? Widziałem przy różnych sytuacjach, na przykład jak zawodnicy się zderzali lewym sierpem, lewy na lewy, bili i padali, ale przy próbie obalenia do parteru jeszcze nie widziałem czegoś takiego, także... Jestem pierwszy w historii. Takie formuły walki właśnie, gdzie to nie są pojedyncze walki, tylko walki turniejowe, one są trudniejsze, ponieważ no jest jednak tych walk więcej, wymaga to zupełnie innego przygotowania niż do pojedynczej walki. Powiedz, w jaki sposób ty się przygotowywałeś do tej walki? Myślę, że do walki się przygotowałem na pewno dużo biegania, tak? Jestem zawodnikiem, który dużo poświęca na bieganiu. Walki ogólnie, jeżeli chodzi o moją kondycję, to zawsze jestem zawodnikiem, który ją posiada. I w przypadku walk turniejowych obawiałem się tylko jedynie o kontuzję. Nie o kondycję, tylko o kontuzję, ponieważ no jest to jednak 3 walki w dniu i różnie to bywa. I czasem właśnie zawodnicy, mimo dobrej kondycji, jednak odpuszczają start do kolejnej walki przez właśnie kontuzję. Tak na koniec, bo za chwilę czeka nas finał i musimy tam zdążyć. Czy jaką taką mamy najbliższą twoją walkę? Masz już coś nagranego? Jeszcze nie wiem. Z tym pytaniem jest do mojego menadżera Macieja Michalaka, któremu bardzo dziękuję. I to by było na tyle. Dobrze, to ja dziękuję w takim razie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.